Eksperymentalny lek na COVID-19. Rząd USA kupi preparat za 1,2 miliardów dolarów USA. Rząd kupi eksperymentalny lek na COVID-19 za 1,2 miliardów dolarów. Rząd USA zapowiedział kupno leku na COVID-19 za 1,2 miliardów dolarów. Na ten moment preparat opracowany przez koncern Merck jest w trzeciej fazie testów klinicznych. Jeśli agencja regulacyjna dopuści środek do użytku, Stany Zjednoczone chcą wyleczyć nim 1,7 milionów osób. Lek podawany jest doustnie. Stosuje się go w umiarkowanym i łagodnym przebiegu choroby. Lek o nazwie Molnupiravir jest obecnie w trzeciej fazie testów klinicznych, prowadzonych na 1850 pacjentach cierpiących na umiarkowany COVID-19 niewymagających hospitalizacji, u których dodatkowo zdiagnozowano inne czynniki ryzyka, jak cukrzycę czy otyłość. Jeżeli próby zakończą się sukcesem, Merck wystąpi do amerykańskiej agencji do spraw żywności i leków FDA o awaryjne zatwierdzenie preparatu do użycia. Firma planuje to zrobić w drugiej połowie 2021 roku. Oprócz tej umowy z amerykańskim rządem, intensywnie pracujemy nad tym, by Molnupiravir był dostępny na całym świecie, spełniając nasze zobowiązanie do zapewnienia szerokiego dostępu do tego leku, przekazał szef koncernu Rob Davis. W oświadczeniu firmy dodano, że do końca 2021 rok Merck chce wyprodukować ilość leku pozwalającą na pełne wyleczenie 10 milionów chorych. Podobny do leku na grypę Molnupiravir należy podawać w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów COVID-19. Lek ma zmniejszyć namnażanie się koronawirusa w organizmie. Mechanizm jego działania jest zbliżony do znanych leków na grypę. Wcześniejsze badania kliniczne potwierdzają skuteczność substancji w kuracji COVID-19. Koncern Merck zrezygnował w styczniu z prac nad dwiema szczepionkami przeciwko COVID-19 po tym, gdy okazało się, że wywołują słabszą odpowiedź immunologiczną niż konkurencyjne preparaty Pfizera i Moderny. Firma ogłosiła, że skupi się na rozwijaniu leków na COVID-19, jednym z nich jest Molnupiravir. W kwietniu Merck zakończył badania kliniczne, podczas których Molnupiravir podawano hospitalizowanym pacjentom. Lek okazał się nieskuteczny w zwalczaniu zaawansowanej formy COVID-19.